Poród łączy się z potężnym wysiłkiem, nierzadko kilkugodzinnym. Szpitale oferują jednak przyszłym mamom kilka metod skutecznego łagodzenia bólu porodowego. Tak jest w szpitalu miejskim w Ełku. Na tamtejszej porodówce zamiast krzyku coraz częściej można usłyszeć śmiech. Pacjentkom podawany jest bowiem gaz rozweselający. Znany w medycynie od 100 lat, na Zachodzie stosowany od dawna. W Polsce dopiero w tym roku został zarejestrowany. A jego nazwa wywodzi się stąd, iż faktycznie w stężeniach dużo wyższych niż są stosowane do analgezji porodu, wywołuje swego rodzaju euforię i to jest jego działanie, można by powiedzieć, nawet niepożądane, ale stąd właśnie nazwa gaz rozweselający. Natomiast mówimy o podtlenku azotu, który jest stosowany do analgezji porodu w stężeniu 50%, a więc dużo mniejszym niż stosowany był na przykład do jakichś zabiegów operacyjnych. Entonox, bo tak nazywa się ten gaz, to po prostu podtlenek azotu. Mieszanka składa się w połowie z tlenu i w połowie z azotu. Z jednej strony zmniejsza ból, z drugiej poprawia nastrój przyszłej mamy. Jest to metoda, która nie likwiduje całkowicie bólu, dlatego że zresztą dzisiaj się wycofano z całkowitego likwidowania bólu, bo to przynosiło więcej szkód praktycznie rzecz biorąc niż pożytku, dlatego że pacjentka była pozbawiona jakiejkolwiek kontroli nad swoją fizjologią i nad tym, co się działo. Natomiast dzisiaj dążymy do wyraźnego ograniczenia odczuwania tego bólu. Gaz pacjentka wdycha sama pod nadzorem pielęgniarki położnej. I to nie cały czas, a kiedy poczuje nadchodzący skurcz. Entonox szybko się ulatnia z krwi, pozwala mamie mieć większą kontrolę nad sobą i nad porodem i co najważniejsze, nie szkodzi dziecku, a i skutki uboczne są niewielkie. Jednym z najistotniejszych i tak naprawdę najważniejszych skutków ubocznych to jest pewien wpływ na produkcję krwi. Dlatego też zasadniczym przeciwwskazaniem do zastosowania tej metody analgezji jest słaby wynik morfologii krwi. Każdy człowiek ma jednak indywidualny próg bólu, stąd reakcje pacjentek są różne. Panie, które rodziły pierwszy raz, twierdzą, że gaz nie do końca im pomógł w mniejszym odczuwaniu bólu. Dopiero można to zaobserwować w sposób bardzo wyraźny u pacjentek, które już rodziły. Także te wszystkie pacjentki, które już rodziły wcześniej bez zastosowania tej metody i po zastosowaniu tej metody, praktycznie rzecz biorąc wszystkie nam mówią, że jest to naprawdę godne polecenia. Ułatwia nam to również działania w sytuacji, kiedy musimy postępować w sposób zabiegowy. To, o czym trzeba pamiętać, to fakt, że bólu nie da się jednak wyeliminować do końca. Przyszłe mamy muszą czuć, że rodzą. W ten sposób zwiększają szanse na poród bez powikłań.